Dobra, cześć kochani, wyłączyłam muzykę, bo teraz włączyłam Ignasiowi muzykę. Zaraz mama włączy, dobrze? A ja właśnie skończyłam trening. Zresztą No, może musiałam włączyć muzykę, a gdzie jest pacjent, przyszedł do mnie, także koniecznie pokazywał, że chce muzykę, wiecie, nie chcę używać słowa piszczał, bo zaraz w domu ktoś mi powie, że mam iść do specjalisty, ale wiecie, dawał znać, że chce, żebym włączała muzykę. Włączałam muzykę, to przylazł tutaj za mną. Także powiem wam, że dzisiaj poćwiczyłam sobie znowu z Moniką Kołakowską jej ćwiczenie kardio dla początkujących bez tupania i podskoków, chyba cichych kardio bodajże. Nie wiem, ile tam jest, 37 minut czy 33 minuty. Ja dodałam sobie jeszcze dwa ćwiczenia na pośladki i jedno ćwiczenie na brzuch z gumą na pośladki. I słuchajcie, powiem wam, że teraz już po tym okresie ćwiczeń, no, powiem wam, że dobrze mi się dzisiaj robiło te ćwiczenia. Dwa ćwiczenia modyfikowałam, bo powiem wam, że dla mnie są najtrudniejsze ćwiczenia w desce, w podporze. No, w desce, w podporze, jak na przykład ona mówiła, że dotykamy ramion, dotykamy tutaj kolan i to wszystko w desce. I u niej są powtórzenia po 40 sekund. No to powiem wam, że ja nie dam rady po prostu w desce robić tych ćwiczeń. I te dwa ćwiczenia zmodyfikowałam, deskę taką, gdzie wam mówiłam, że się robię obroty ręka do tyłu, no to tak, to ja to zrobię, ale takie o, i jeszcze zrobię ten taki ala, jak ona to mówiła, bieg przez, nie bieg przez płotki, kurde, też w desce, ale że tak jakbyście biegły, o, no to to też zrobię, ale tam było ćwiczenie właśnie to dotykanie ramion, dotykanie kolan, no to to jest dla mnie za ciężkie. No i to sobie podarowałam, aha, i podarowałam sobie też deskę z tym, że noga do góry, to ja po prostu oparłam się na przedramionach i też robiłam po prostu do tyłu nogę z pulsowaniem. Po prostu sobie zmodyfikowałam, czasami tak sobie modyfikuję ćwiczenia, no i mówiłam, że ja sobie jakieś tam dodatkowo jeszcze dodaję ćwiczenia. Jak słyszycie, jestem chora, znaczy chora, no, no z zawalonym zatoki chyba, no i jestem przygłuchawa, także jakbym głośno mówiła, to wybaczcie. No więc efekty ćwiczeń widać po mnie. Powiem wam, że niektóre treningi jak robię, to praktycznie nie widać, że trenowałam, ale no ten dzisiaj taki był. On jest dla mnie, jest wymagający, nie jest prostym treningiem, jak Monika mówi, że tak specjalnie dobrała ćwiczenia, żeby każdy, praktycznie każdy sobie z nimi poradził, że są proste do wykonania i tak dalej, i tak dalej. Może technicznie tak, ale wiecie, kondycyjnie po 40 sekund powtórzenia, to jest dla mnie, to jest dużo, no. Nie wiem, jak tam wy uważacie, ale no ja wiem sama po sobie, a mówię, nie zaczęłam dopiero w tym tygodniu ćwiczeń, tylko to jest mój czwarty tydzień ćwiczeń takich domowych, nie? No, także schodzi mi wszystko z zatok powoli. Tego 3 dni w sumie mnie coś zaczęło męczyć. No i wszystko mi. Aleks też jest zakatarzony, też ma kaszel i tak dalej, ale leczymy się, to inhalujemy, więc no nie jest źle. W każdym razie trening sobie zrobiłam, jeszcze teraz trening z odkurzaczem, więc jak sobie poodkurzam, wszystko ogarnę, to dopiero pójdę się siebie ogarnąć. No jestem dzisiaj sama z Ignasiem i jeszcze raz podkreślę, że da się ćwiczyć, tyle że wiecie, wiadomo, no pokoje pozamykane, Franki widzicie w kuchni, jest tutaj zamknięty, zamknęłam, bo on sobie leżał w swoim posłaniu, żeby Ignas się po prostu mu tam nie przeszkadzał, nie wchodził, łazienki wszystko pozamykane, no i my tak naprawdę w jednym pokoju plus przedpokój, no i on sobie chodzi, czasami ze mną coś tam poćwiczy, poleży, coś tam wiadomo, pokombinuje po swoje półki, pootwiera, więc da się, ktoś napisał właśnie pod tym komentarzem, że da się nawet z 10-tygodniowym dzieckiem. Z 10-tygodniowym dzieckiem to jeszcze wiadomo, no jeśli chodzi o tutaj o kondycję po porodzie, to wiadomo, że każdy no, powinien się przebadać u lekarza i tak dalej i zapytać, czy może już podjąć jakieś tam ćwiczenia, więc ja nie wchodzę w ogóle w ten temat, ale chodzi mi tutaj o to, że 10-tygodniowe dziecko najczęściej, bo Ignaś taki nie był, ale w większości leży, śpi, je i tak dalej, więc tutaj jest jeszcze lepiej, żeby sobie zrobić trening, także no da radę, po prostu no wiadomo, no trochę poprzeszkadza, całe szczęście, że nie muszę przerywać treningu, to mnie cieszy, a jeżeli coś tam, to akurat czekam na tą chwilę, bo pomiędzy ćwiczeniami jest 15 sekund, jakby coś tam się działo, no to wtedy reaguję, a jeżeli by coś złego, to wiadomo, biorę pilot, zatrzymuję albo też nie zatrzymuję i reaguję, to nie ma problemu, ale on jest ze mną, także no póki co jest na razie ok. W ogóle póki co mam zapał, póki co ćwiczę, więc jestem sama z siebie dumna, bo tak naprawdę drugi miesiąc leci. Jeszcze tak długo nie ćwiczyłam, naprawdę, i nie ćwiczyłam nigdy tyle w domu chyba. Chociaż nie, no ćwiczyłam wtedy przez ten miesiąc niecały, ale na pewno nie 4 razy w tygodniu.
Wziąłeś gąbkę, mama ma się malować, tak? Malu, 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 malu. Proszę. No, także jestem z siebie dumna, zadowolona, plus jeszcze chodziłam 3 tygodnie na kijkach, także... Co? Nie ma, tu masz. Włóż jajeczko tam. Pał, włóż tam jajeczko. No to nie. Dobra, kochani, idę ogarniać resztę. No i będziesz teraz się zachowywał w ten sposób, tak? Przecież ty jesteś grzeczny, chłopczyk, mamusi. No, ale brzydko rzuciłeś. Aleks poszedł na zajęcia do szkoły, mają jakieś tam informatyczne i tak dalej, uprosił mnie, żeby iść, więc poszedł, a co? A my będziemy działać tutaj domowo. Także ja się zabieram, kochani, za odkurzanie, ogarniam sobie i na pewno się do was jeszcze później odezwę. No, także... Jest moc. Jeszcze nie ma bicka. Ale może będzie się zrobić. Ja odkurzam, może nie będzie mnie słychać, bo on zawsze wchodzi z tym autkiem i jeździ za mną. Za każdy kąt, tak jakby coś nim odkurzał. Dzień dobry, kochani, drugi raz w tym vlogu, w drugim dniu. Już wczoraj nic nie zdążyłam nagrać, a w sumie chciałam, ale już po prostu... aha, rodzice byli na kawie, wiecie, obowiązki i tak dalej, i tak dalej, i tak zleciało w sumie. Wczoraj robiłam spaghetti, wyszło mi przepyszne po prostu. Robiłam spaghetti w tamtym tygodniu i w tym tygodniu też, ze względu na Mateusza, bo właśnie jak był na delegacji, mu pisałam, że dzisiaj mamy spaghetti, a on mi pisał, Boże, ja bym zjadł to twoje spaghetti, no i tak zrobiłam właśnie specjalnie dla niego, ale Ignaś też uwielbia, Ignaś wszystko co pomidorowe to po prostu, wszystko co pomidorowe to numer jeden, ale dzisiaj mega słońce świeci, zasłania to roleta, słuchajcie, dołożyłam sobie dzisiaj ten podkład z Ewelyn i znowu go zmieszałam z tym liquid. Highlighter z Makeup Revolution i powiem wam, że sama się z siebie śmieję, bo jak patrzę na siebie tutaj w oświetleniu sztucznym, czy nawet lampy ringowe, nie widać. Widać takie delikatne, delikatne drobinki, ale jak wyjdę na słońce, to po prostu świecę się jak Edward ze Zmierzchu. Tylko Belli mi tu brak. No i słuchajcie, co ja wam chciałam powiedzieć, bo może najpierw zacznę od paznokci, zmieniłam sobie paznokcie, o jak widzicie i kształt i no kolor to wiadomo, ale kształt na króciusieńkie, zobaczcie jakie śmieszne w ogóle, ciężko mi się przyzwyczaić, bo ja teraz długi, długi czas miałam długie, a teraz zrobiłam sobie nie dość, że krótkie, to kwadratowe, no także coś w tym stylu i to jest kolor z Neon Irisa i taka, takie, nie wiem jak to się nazywa, to... Taka folia jakby, o, i fajnie ona tutaj pasuje, myślę, że idealnie do tego koloru, a kolor z Neon Irisa to jest coś z jakimś ptakiem związane, właśnie ten kolor, na pewno ma bird w nazwie, coś z ptakiem, ale kurde teraz nie pamiętam, Hummingbird? Nie wiem, jakoś tak. W każdym razie, no, takie przepiękny ten kolor. Uwielbiam go. Naprawdę jest po prostu cudowny. Taki bardziej wiosenny, może letni, no, ale jakoś tak miałam ochotę. Na ustach mam, jakbyście pytały, o gdzieś błyszczyk z L'Oreala z tej serii Cream w numerze 103 i to było Protest Queen na, powiedzmy, taka rudość, jak widzicie, z paletki Natalii Siwiec. No, no i twarz mi się świeci, mówię wam, jak... No, nieważne. A do czego chciałam nawiązać, tak szybko wam powiem, do ostatniej gównoburzy, która się pojawiła pod moim vlogiem. Tak naprawdę komentarz się pojawił i zanim ja w ogóle przeczytałam, zanim ja zareagowałam, to już było z 20 komentarzy waszej reakcji. Jedna z... myślę, że to wiecie, naprawdę to dziecko, po prostu dziecko mogło to napisać tylko i wyłącznie, bo jakoś sobie nie wyobrażam, że kobieta jakaś, wiecie, doświadczona, dojrzała i tak dalej mogłaby napisać coś takiego bzdurnego. No ale w każdym razie chodziło o to, że właśnie tej danej osoby chrześniak ma 2 lata, a po prostu gada jak najedna, jak miał 1,5 roku, to gada pełnymi zdaniami, bla bla bla, Ignaś nie mówi, nic nie robi tak naprawdę, tylko tam doszło do tego, że ona napisała w końcu, że wywala, nie, czekajcie, jak ona napisała, że aha, piszczy jak debil i wywala, wypierdala wszystko z szafek, sorry za wyrażenie, ale autentycznie cytuję komentarze, no i wasza reakcja była bardzo, bardzo ostra w stronę tej
dziewczyny. Ja tam, wiecie, pół żartem, pół serio podchodziłam do tematu i któraś z was pisała, kilka z was chyba napisało mi, żebym dała bana, żebym zablokowała i tak dalej, i tak dalej. I chcę się odnieść do blokowania komentarzy, już nie do tego komentarza, bo to dla mnie, wiecie, no totalne, jeśli chodzi o tą osobę, no pokazała całą klasę i kulturę. A chcę powiedzieć o blokowaniu komentarzy, nie komentarzy, tylko no osób po prostu, które komentują w dany sposób. Ja, słuchajcie, nie daję blokady każdej osobie, która coś głupiego napisze na moim kanale, bo nie o to tutaj chodzi. Ja nie chcę też, wiecie, żeby właśnie było tak, a napisałam jej coś tam, a ona mnie zablokowała, ale dzięki temu, że YouTube dał taką możliwość, że można sprawdzać sobie w daną osobę, wejść i sprawdzić, co ona konkretnego pisała na naszym, tutaj na moim kanale. I jak ja widzę, że taka osoba napisała mi 1, 2, 3, 4, może nie jeden, ale 2, 3, 4 komentarze, które gdzieś tam, wiecie, no coś jej nie pasuje, bo jestem niemiła, bo jestem taka, bo jestem, wiecie, mój tryb życia jej nie pasuje, moje wychowanie dzieci jej nie pasuje, wiecie, jest jakieś ble, ale coś tam, jakieś, wiecie, czepianie się nie wiadomo czego, no to wtedy po prostu leci blok. I co? No i właśnie, wiecie, to nie chodzi o to, że ktoś napisze, słuchaj, no brzydko wyglądasz w tym blond włosach i ja już ban. Nie, no, słuchajcie, no to nie o to chodzi. No i że, wiecie, ktoś mi napisze coś niemiłego albo na przykład właśnie jakiegoś takiego, co mi nie pasuje, to ja będę kogoś blokować. Nie, ale jeśli ktoś, wiecie, drugi, trzeci komentarz jest wiecznie jakieś ale do mojej osoby, wiecznie jakaś krytyka tak naprawdę bezpodstawna dla mnie w moim odniesieniu, no to takie osoby blokuję i blokuję takie osoby, które gdzieś tam logicznie jakieś wytłumaczy. Nie, po prostu do nich nie dociera. No i właśnie ta pani dostanie na pewno bana. Ja dzisiaj nie wchodziłam w ogóle na YouTube'a, bo po prostu nie miałam czasu, ale myślę, że właśnie ją zablokuję ze względu na to, że, wiecie, no dała jakiś tam komentarz, okej, w porządku. Jej się wydawało, że po prostu Ignaś ma tam niecałe półtora roku, powinien już po prostu mówić całymi zdaniami, wołać siku na nocnik, najlepiej to już w ogóle powinien czytać książki, studiować itd., itd. Spoko. Jej zdanie, ja tam nie mówię, bo są różne dzieci i różnie się rozwijają, być może nie miała doświadczenia, być może jej się wydawało, że już powinien mówić pełnymi zdaniami, w spoko, ale później właśnie nazywanie dziecko, może nie dziecko typowo, ale po prostu napisała, że pisze jak debil i wypierdala rzeczy z szafek i że ja na to pozwalam, no to za takie rzeczy idzie blok. No i takie po prostu komentarze będę blokowała i osoby, którym po prostu coś nie pasuje w mojej osobie wiecznie, coś nie pasuje, jest coś źle, a wracają dalej na mój kanał, więc ja wyręczę te osoby i będę je po prostu blokować. Także tyle w temacie. Chciałam wam wyjaśnić, dlaczego nie blokuję od razu komentarzy od razu danych osób i dlaczego będę blokować. Może tak. O. Także tyle. No, także tyle w temacie. Tutaj w tle lustro właśnie muszę je wyczyścić. Ignaś ostatnio wziął, złapał moją gumkę do makijażu. Bim, 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 bim. A na to też mu pozwalam. Aha. Nie, no idę właśnie wyczyścić jedno lustro od razu w łazience. No i czekam. Fraki jak leszy, tam to dobrze, nie? No i czekam też na rodziców, bo mama dzisiaj ma z tatą, oboje mają dzień wolny, więc na pewno na kawkę przyjdą. Ja dalej przygłuchawa, w ogóle masakra, katar taki, że takiego dawno nie miałam. No Ignaś z Aleksem póki co lepiej, więc super, tyle się cieszę. No a u mnie dzisiaj ogórkowa, jeszcze śmietanki tutaj nie dodałam, na takim fajnym mięsku gotowałam wywar, dużo warzyw jak widzicie, no i śmietanka jeszcze do tego, ale to później, także dzisiaj zupkowo. No i słuchajcie, wracając jeszcze do tematu komentarzy, chłopaki tam się bawią, już może być głośno, także osiążało to idzie, do tematu tych komentarzy, bo słuchajcie, tak jak wam powiedziałam, że YouTube daje teraz możliwość sprawdzenia, jakie komentarze były dodawane no, przez daną osobę, tak jak wam powiedziałam. Powtórzę się, przepraszam, jeśli kogoś to denerwuje. I słuchajcie, sprawdziłam właśnie panią Agatę Z. Agatę Z chyba bodajże. Tak. No i pani Agata Z zachowała się normalnie do tej pory. Nie wiem, co się stało, czy nie zażyła leków tym razem, czy w ogóle o co chodzi. No ale tu widzę akurat trzy komentarze, które gdzieś tam się u mnie pojawiły i słuchajcie, no i to były normalne komentarze. Tutaj widzę, że komentowała na temat tak, i tutaj komentowała, widzę, na temat prasowania, na temat ćwiczeń. Tutaj jak w tym filmiku, w którym mówiłam o mamie ginekolog, to też pisała właśnie, że jej narzeczony choruje na chorobę Crohna i tak dalej, więc jestem autentycznie w szoku, że dostałam taki komentarz. Znaczy, wiecie co, sam komentarz w sobie, bo ja wam może przeczytam, bo nie wszyscy widzieli. Mój chrześniak skończył w październiku pod
pod koniec 2 lata, a jak miał 1,5 roku, już mówił praktycznie pełne zdania. A jak już skończył 2 lata, to nawija jak szalony. Rozmowa z nim wygląda jak z dorosłym. Wszystko powie, wszystko rozumie, bardzo jest rozwinięty. Ile Ignes skończył? Nie mówi jeszcze mama. Mówisz do niego więcej... Mówisz do niego więcej mówić, chyba miał być musisz. Wydaje mi się, że on robi co chce, żadnej dyscypliny i nauki. No i dobra, spoko, okej, okay. Tutaj wasza reakcja, bardzo dużo, jest 75 komentarzy tam, łącznie z moimi, ale już w sumie dużo tutaj nie pisałam, odpowiadałam też wam i tam nie, 2 razy czy 3 razy pani Agacie Z odpowiedziałam, no ale w każdym razie, wiecie, to już jest, ten komentarz jeszcze uznaję za jakiś normalny i tak dalej, chociaż nie lubię porównywania dzieci, wiecie, ich rozwoju i tak dalej. Dla mnie to jest totalnie nie na miejscu, bo no, dzieci rozwijają się różnie. Kurczę, włączyło mi się coś. Dzieci rozwijają się różnie, same zresztą mamuśki wiecie, i w ogóle nie ma sensu porównywać, w ogóle porównywanie dzieci jest taką głupotą, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Czekajcie, bo chciałam znaleźć ten komentarz. Tak jak mówię, ten komentarz główny, no mówię, to nic nie było obraźliwego i tak dalej, no każdy ma prawo jakąś tam, powiedzmy, opinię swoją dać, chociaż no nie, kompletnie się z tym nie zgadzam i wy też również widzę po waszych reakcjach, no ale komentarz tutaj ten, który się pojawił, zobaczysz różnicę przez ten miesiąc zajmując się dzieckiem, bo tutaj pani mi sugerowała, że powinnam usiąść przez miesiąc zająć się dzieckiem, czytać mu książki i tak dalej i po prostu wychowałabym go, no już mogłabym go na studia posłać, a nie gadać jak do debila, no tak, tak, Ignasiu. Aha, czyli po prostu ja gadam do niego jak do debila, a to chodziło. A myślałam, że było napisane, że piszcze jak debil. A nie gadać jak do debila. No, tak, tak, Ignasiu. Nic innego nie umiesz powiedzieć, nie umiesz pokazać książki i uczyć słówek, tylko pozwalasz mu na wypierdalanie wszystkiego z szafek. To brak wychowania i dyscypliny. To mi napisała ta pani. No i właśnie za ten komentarz uważam i myślę, że wy też uważacie, że słusznym jest, żebym ja panią po prostu zablokowała, dlatego też to zrobię. Za ten komentarz po prostu, ale jestem zdziwiona, że no do tej pory było wszystko ok, nie wiem co się po prostu wydarzyło. W każdym razie, no tutaj przy was oficjalnie pani dostała bloka, no i już sobie niech myśli i pisze co chce, bo dalej tam się upiera, że ma rację i że ja lubię gówno burzę. Ja lubię gówno burzę, bo ona napisała kilka słów prawdy, a my wszystkie razem na nią, po niej jedziemy. Także no widzicie, czasami takie osoby się trafią, niby tutaj normalne, ale nie wiem, coś im... nagle się dzieje, a słuchajcie, w ogóle, no muszę, koniecznie muszę wam przeczytać kolejny komentarz, który jest taki fajny, naprawdę, i słuchajcie, musicie tego posłuchać. Lubię wyrażać swoją opinię pod filmami, które coś wnoszą w moje życie, dlatego powinnam teraz klęknąć na kolana i prosić o wybaczenie, haha. Ale tak na poważnie, to zdarzyło mi się pojechać po tobie, teraz mi się wszystko podoba i twoja motywacja zaraża innych. Takie mam wewnętrzne przemyślenia, że warto się przyznać do swoich słabości i mam nadzieję, że znowu przyjmiesz mnie do grona przyjaznych ci ludzi. Buziola na dobry początek. No wiecie co, wiecie jaka to jest radość, wiecie jakie to jest wspaniałe czytać coś takiego. To nie jest pierwszy komentarz, który ja dostałam. No powiedzmy o takiej treści, w takim sensie, ktoś kiedy mi napisał nawet wiadomość, że był właśnie gdzieś tam, bardzo mnie nie lubił, oglądał, zawsze źle komentował, zawsze gdzieś tam źle życzył i tak dalej, ale no to było spowodowane tym, że nie wiem, ta osoba miała jakiś ciężki okres w swoim życiu i tak dalej, ale że się wszystko zmieniło, poukładały, teraz jest szczęśliwa i całkiem inaczej patrzy na inne osoby i że chętnie teraz mnie ogląda, że po prostu uwielbia i tak dalej i po prostu to jest taki plaster mi, że tak powiem. Ja się tak ogromnie cieszę na takie komentarze. No nie mam ich wielu, tak? Bo nie ma ich wielu, ale cieszę się na każdą taką dobrą duszyczkę, która powraca z jakiejś tam złej ścieżki. Bo wiadomo, ej, słuchajcie, nie każdy będzie mnie lubił. Nie każdemu będzie pasował mój sposób bycia i tak dalej. Ale słuchajcie, ja mam moje przyjaciółki i też nie zawsze się z nimi zgadzam. I też nie zawsze wszystko, co one robią, mi pasuje. I też nie zawsze uważam, że dobrze robią. Ale to nie oznacza, że będę je krytykowała, że będę wyrażała opinię, kiedy one się mnie o to nie zapytają, że będę, wiecie, źle im życzyła albo, nie wiem, zazdrościła czegoś w życiu. No kurde, to nie o to chodzi. Ja po prostu jestem z nimi na dobre i na złe i jeżeli one robią coś, a uważają według siebie, że robią to słusznie, okej, ja będę je wspierała w tym. A jeśli nie...
jeśli mnie zapytają o opinię, no to wtedy mogę powiedzieć, że na przykład ja bym zrobiła w ten, a nie inny sposób. Co dwie głowy, to nie jedna. Być może weźmie sobie któraś z nich tą moją radę, o którą zapyta, do serca. A jeśli nie, to nie. Tak naprawdę każdy żyje swoim życiem i każdy decyduje o własnym życiu. Ale to, że ktoś ma inne poglądy, inne myślenie i inaczej postępuje niż ja, nie znaczy się, że nie mogę z nim rozmawiać, nie mogę się z nim przyjaźnić, nie mogę się z nim kolegować, zadawać i tak dalej, bo on zupełnie inaczej robi niż ja. Ja myślę, że przeciwieństwa się przyciągają i myślę, że nie o to chodzi w życiu, żebyśmy wszystko robili tak samo, ale się możemy wspierać, nawet jeśli robimy zupełnie inaczej. I fajnie, cieszę się, jeśli jesteś tutaj, a kiedyś gdzieś tam, nie wiem, nie przepadałeś za mną, przepadałaś za mną, a teraz lubisz oglądać moje filmiki, to daj znać, bo miło się takie rzeczy czyta. To jest taki komplement, kurczę. Kobiety lubią komplementy. Czy ja nie mam pomarańczowego ryja? Chciałam powiedzieć o pomarańczowej twarzy. Często mówię na swoją twarz ryj. Ale to wiecie, tak w... ale to tak pozytywnie i tak wiecie, żartobliwie. No chciałam też tak do was powiedzieć, więc czy ja mam pomarańczową twarz? Czy mi się wydaje, ale rolety są zasunięte do połowy i może wiecie, tak wyglądam. W każdym razie, słuchajcie, fajnie, cieszę się na ten komentarz. Ten komentarz po prostu poprawił mi humor, a napisałam też do jednej z was, bo właśnie przy tym komentarzu napisała, że jest w 21 tygodniu ciąży i zwracając się do Agaty Z, napisała i co myślisz, że jak dziecko szaleje mi w brzuchu, to powinnam już mu, nie wiem, coś tam potrząsnąć nim albo nakrzyczeć na niego, żeby czasem jak się urodzi, nie wszedł mi na głowę, bo buszuje teraz w brzuchu. I napisałam, wiecie, śmiejąc się, bo się mówi you made my day, a ja napisałam you made my wieczór. No i ta Agata Z stwierdziła, że nawet nie wiem, jak jest wieczór po angielsku. Ja nie wiem, po prostu ja czasami nie wiem, czy ja mam takie poczucie, durne poczucie humoru, że niektórzy tego nie rozumieją, czy nie wiem co. No ale w każdym razie nie zrozumiała pani Agata Z przesłania. Trudno, jakoś to przeżujemy. No przeżujemy też, przeżyjemy przede wszystkim. No, także kochani, tyle w temacie komentarzy, już do tego nie wracajmy, ale dziękuję wam, muszę wam podziękować, po prostu muszę wam podziękować, bo powinnam chyba w każdym filmiku, ale to wiecie, brzydko powiem, ale się zapomina, ale powinnam. Wiedzcie, że jestem wam wdzięczna za obecność na moim kanale, wiedzcie, że jestem wam wdzięczna za każdy komentarz, za każde wsparcie, za każdą opinię, radę, poradę wyrażoną grzecznie, kulturalnie. Jeśli ja na przykład proszę, a wy wtedy piszecie, to jestem wam ogromnie, ogromnie wdzięczna. Za to, że jesteście, za to, że piszecie, za to, że jesteście tutaj aktywne. Tak, i za to powinnam dziękować wam za każdym razem, za to, że tak licznie odpowiedziałyście na ten komentarz. Dużo mamusiek się tutaj odpowiedziało i cieszę się, kurczę, że normalnie jest tyle wspaniałych osób tutaj na moim kanale. Dziękuję wam po prostu, że jesteście, cieszę się, że na was trafiłam, cieszę się, że wy trafiłyście na mnie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną jak najdłużej, mam nadzieję, że na zawsze, że będziemy się tutaj wspierać, fajnie tworzyć fajną społeczność. Myślę, że naprawdę tutaj fajna społeczność powstała i tych takich złych komentarzy jest naprawdę niewiele, nie ma co się nimi przejmować absolutnie. No i cieszę się, że jesteście czujne, że też odpowiedziałyście za mnie, bo no, ja nie byłam dostępna akurat, jak ten komentarz się pojawił i cieszę się, że wywiązała się dyskusja, myślę, że kulturalna, bez żadnych tam uszczypliwości. Nikt tej pani jakoś bardzo nie obrażał, w sensie, że wiecie, ktoś tam pisał, że no jest chamska, prostacka i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli ktoś przeklina i nazywa dziecko w ten, a nie inny sposób, no to myślę, że słusznym było nazwanie zachowania tej pani w ten sposób, no ale myślę, że było tam kulturalnie, także... Także dziękuję wam po prostu, że jesteście, za to, że piszecie, reagujecie. No i tyle, ba, kochani. Także idę, bo już zaraz nam się zbliża pora drzemki, a jeszcze musimy nosek wyczyścić. I co? I no, bo jest za 21, więc idę go za chwilę położyć na drzemeczkę, wyczyścić najpierw nosek. No i będę miała taką chwilę dla siebie. Więc w ciszy i spokoju, bo uwielbiam ten moment, celebruję go, tak jak wam powiedziałam już kilka razy. No. I tak nam mija przedpołudnie tak naprawdę, a później chcę iść do babci, bo w ogóle babcia wczoraj dzwoniła, żebyśmy przyszli, ale Sandra u mnie była, więc nie miałam jak. No, więc dzisiaj pójdziemy na popołudniową kawę, może nie, bo już była jedna kawa, ale herbatę na pewno, także pójdź dalej. No dobra, słuchajcie, pokażę wam ten kolor, o właśnie. Hummingbird, o właśnie, widzicie, o. No złapię, czy nie złapię? Ojej, nie wiem, czy złapię. O, to złapię. O, właśnie to jest ten kolorek, ten numerek, także jakby ktoś był chętny.
No i właśnie, o jak widzicie, to mi tak fajnie tutaj błyszczy, bardzo mi się podoba. A nawet krótkie, powiem wam, nie są takie złe. Dobra, Ignaz sobie jeszcze śpi, ale już mamy 10 chyba, tak, za 10 trzecią, więc ja już, wiecie, funkcjonuję. Że tak powiem, Mateusz może cię kąpać, bo przyjechał z pracy, a ja myślę, że tak naprawdę już później nie będę miała kiedy nagrywać, więc zakończę teraz tego vloga. Zachrypnięta jestem, powiem wam, że normalnie przygłuchała na to jedno ucho, masakra, normalnie katar, to już w ogóle nie będę wspominała, wszystko mi schodzi. No, także kochani, tyle, co chciałam chyba wam powiedzieć. No, wy się odzywajcie do mnie tutaj w komentarzach i ja już wam dziękuję pięknie za uwagę. Boże, co tu mi się stało z tą kamerą? Ona się normalnie już rozpada. Także trzymajcie się ciepło i do następnego. Buziaki, hej.